Cześć, witajcie raz jeszcze. U mnie już na zegarze wybiła godzina 18, więc czas zaczynać nasz webinar. Ja się nazywam Kinga Bobrowska, jestem z InfoShare Akademii. Witam Was serdecznie na webinarze Java kontra JavaScript. Zanim ujawnię naszych gości, bo tutaj będzie z nami jeszcze Maciek i Krzysiek, chciałabym Wam powiedzieć dwie kwestie techniczne. Pierwsza jest taka, że webinar będzie nagrywany. Więc jeżeli jakoś w magiczny sposób zatnie Wam się internet, nie będziecie mogli z nami zostać do końca, nie martwcie się, wszystko tutaj dla Was zostanie, wszystko dla Was będzie czekać. A druga rzecz, niejako związana z pierwszą, serdecznie zachęcam Was do zapisów na webinar. Za chwilę w komentarzach powinien się pojawić specjalny link. Dlaczego warto się zapisać? Dlatego, że otrzymacie od nas po webinarze nagranie oraz materiały od prowadzących, które na pewno pomogą Wam w dalszej nauce programowania. To tyle z takich kwestii technicznych. Myślę, że czas już najwyższy odsłonić naszych prowadzących. Witam serdecznie Maćka i witam serdecznie Krzyśka. Cześć chłopaki. Cześć. Krzysiek, musisz włączyć mikrofon. Halo, halo, słychać mnie? Już słychać, elegancko. Chłopaki, to co, kilka słów o sobie, skąd się tu wzięliście i jaką technologię reprezentujecie? To może ja zacznę. Ja jestem Krzysztof, jestem programistą Javy, więc możecie się domyślać, że będę reprezentował tutaj stronę backendową. Może za chwilkę sobie porozmawiamy, co to jest. No i będę po stronie Javy. To ja jestem po tej drugiej stronie, ja nazywam się Maciej Kucharski, ja aktualnie zajmuję się JavaScript developmentem, pracuję i rozwijam aplikacje webowe, na co dzień programuję właśnie w języku JavaScript i będę dzisiaj bardziej reprezentował tą stronę frontendową, także dzisiaj sobie trochę pokażemy, jak ten JavaScript i tą Javę my komunikujemy, a ja będę przekazywał informacje na temat JavaScriptu. Super, dzięki bardzo chłopaki. Słuchajcie, webinar wyglądał będzie w ten sposób, że mamy już od Was pytania, które zadawaliście nam w czasie zapisów, także chłopaki mogli sobie zobaczyć, o co ich pytacie i postarają się nam odpowiedzieć. Czeka na Was również live coding, pokażemy, jak wygląda współpraca backendu i frontendu. Myślę, że może być to bardzo dla Was ciekawe, zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. No ale przede wszystkim, z racji, że jest to webinar, jesteśmy tutaj dla Was live na żywo. Zachęcam Was gorąco do zadawania pytań w komentarzach, bo po to tutaj jesteśmy, być może coś Was mocno frapuje, jesteście czegoś bardzo ciekawi, postaramy się z chłopakami odpowiedzieć. Jest z nami też na supporcie Wiktor, który będzie wyłapywał Wasze pytania, Wasze komentarze, także mam nadzieję, że nic nas nie ominie. To co, słuchajcie, zaczynamy. Mam do Was pierwsze pytanie, tak na rozgrzewkę. Jak to jest z tą Javą i JavaScriptem? Czy to jest to samo i na czym polegają różnice? Bo nazwy brzmią bardzo podobnie. Krzysztof, może zacząć od swojej strony. Ja powiem tak, że Java do JavaScriptu ma się tak jak, nie wiem, trawa do krowy, tak? To praktycznie dwa różne światy, natomiast gdzieś tam ze sobą połączone, bo krówka je trawę. Ale absolutnie tak naprawdę to są dwa inne światy, dwie różne technologie, zaczynając od sposobu pisania kodu, poprzez sposób uruchomienia tego kodu, kończąc na zastosowaniach, tak? No bo jednak języki, pomimo tego, że są nazywane ogólnego przeznaczenia, to jednak no, nadają się czasem bardziej do jednych rzeczy, a inne do drugich. To takie. Krzysztof zrobił takie porównanie do krówki i trawy. Ja trochę robię takie porównania a propos Java i JavaScriptu jak do klasycznych języków, takich natywnych, w których my się po prostu komunikujemy na co dzień. Tak? Mamy język angielski, mamy język niemiecki. To są dwa kompletnie różne języki, jednak one mają jakieś części wspólne. Tak? Mają czasowniki, mają rzeczowniki. Pewne składowe tych języków są podobne. Jednak jak idziemy do, na przykład idziemy do gdzieś na wakacje, no to posługujemy się raczej tym jednym językiem, tym, którym lepiej się posługujemy, ale w naszych językach możemy się posługiwać, czy wyrazić nasze jakby chęci obsłużenia czegoś, na przykład stworzenia jakiegoś oprogramowania, wykorzystując różne języki, na przykład Java, na przykład JavaScript.
Formalnie są to dwa różne języki, jednak używać możemy ich tak, podobnie tak jak języków naturalnych po prostu. To, co chcemy zrobić, to, co chcemy osiągnąć, możemy osiągnąć to z wykorzystaniem Java albo JavaScriptu, jednak są to dwa różne języki. Myślę, że teraz możemy bardzo płynnie przejść do drugiego mocno powiązanego pytania, czyli właśnie czym się każdy z Was zajmuje, czym się zajmuje programista backend, czym programista frontend. Mamy też, myślę, fajne slajdy, które to zaraz obrazują, także je pewnie udostępnimy, bo tam myślę całkiem obrazowo to wyjaśniliśmy. Chłopaki. To może tym razem Wojtek zacznie. Maciek. Przepraszam. Okej, zacznę od strony frontendowej. Ta strona frontendowa, ta nazwa frontend, ten front, ten przedrostek nie jest przypadkowy, ponieważ część aplikacji, ta część frontendowa całej aplikacji, czyli aplikacji w rozumieniu takim, że aplikacją może być pewien kawałek kodu, czy duży kawałek kodu, realizujący jakieś zadanie, tak? Na przykład przechowywanie kontaktów, na przykład aplikacją może być taki Facebook, taki Twitter, czyli te aplikacje, które my dzisiaj znamy, z których my korzystamy, to są pełnoprawne aplikacje. I teraz ta część frontendowa, ta część, którą ja gdzieś tam na co dzień się zajmuję, to jest ta część, to jest wycinek tej aplikacji, którą użytkownik widzi na swoim ekranie w przeglądarce, tak? Czyli to jest ta część, którą użytkownik widzi, z którą użytkownik wchodzi w pewną interakcję, wpisuje tam swoje dane, wpisuje nazwę użytkownika, nazwę, czy swoje hasło. Więc to jest ta część tej dużej aplikacji, którą użytkownik widzi, z którą wchodzi w interakcję, która prezentuje mu jakieś dane i przedstawia to, co w jaki sposób ta cała aplikacja zebrała dla tego naszego użytkownika i w jaki sposób przygotowała. I teraz ta nasza część frontendowa jest odpowiedzialna za to, aby te dane, które zostały zgromadzone po tej drugiej stronie, o której pewnie Krzysiek za chwilę więcej opowie, przedstawiły się w sposób przyjazny dla użytkownika, tak? Ponieważ jakby użytkownik nie chce widzieć listy kontaktów z wszystkimi ID-kami, ze wszystkimi szczegółami na temat tych kontaktów, on chce widzieć listę kontaktów jako imię, nazwisko, na przykład numer telefonu, tak? I to jest właśnie zadanie, które realizuje ta frontendowa część aplikacji po to, aby wyświetlić użytkownikowi zgromadzone dane w odpowiedni i przyjazny sposób. Nie tylko oczywiście wyświetlić, ponieważ aplikacje frontendowe są odpowiedzialne też za to, aby zebrać od użytkowników dane, na przykład wypełnianie jakiegoś formularza, edytory graficzne realizowane w przeglądarce, to wszystko realizuje właśnie frontendowa część aplikacji. I to, co tak naprawdę frontendowa część aplikacji robi z tymi wszystkimi danymi, to albo te dane pobiera od strony backendowej, albo te dane, które użytkownik wprowadził za pomocą przeglądarki, przesyła do backendu. I tutaj właśnie wchodzimy już w tą część backendową, o której opowie Wam więcej Krzysztof. No i właśnie, backend w momencie, jak dostanie dane od frontendu, to musi zrobić trochę brudnej roboty na samym początku, tak mówiąc krótko. Czyli musi sprawdzić, czy to, co ten użytkownik wrzucił za pomocą frontendu, no, czy to ma jakikolwiek sens, tak? Bo jednak użytkownicy są różni, czasami lubią trochę popsuć, czasami nie wiedzą, co wpisać, no a backend z racji tego, że ma dane przetworzyć, ma je zapisać, o czym za chwilkę opowiem, no to najpierw musi je sprawdzić. To się nazywa walidacja, tak? Więc najpierw musimy zwalidować dane, które otrzymaliśmy od, przepraszam, od frontendu, sprawdzić, czy są one poprawne, czyli na przykład, czy numer PESEL jest faktycznie numerem PESEL, na przykład, tak? Czy kod pocztowy jest faktycznie kodem pocztowym, czy numer telefonu jest faktycznie numerem telefonu i tak dalej, czy jeżeli chcemy się zarejestrować, czy adres e-mail jest faktycznie adresem e-mail. No tak w telegraficznym skrócie. Następnie musimy te dane w jakiś tam sposób przetworzyć. Bardzo często jest to jakaś operacja zapisu, tak? W dzisiejszych czasach no, wszystko zapisujemy, więc mamy gdzieś jakąś bazę danych, do której musimy dane wziąć, ewentualnie w jakiś sposób przetworzyć, przetransformować i zapisać do bazy danych. Ewentualnie, jeżeli frontend sobie życzy wyświetlić takie dane jakieś, no to musimy je skądś wziąć na backendzie, przetworzyć znowu do jakiejś formy zjadliwej dla frontendu i ją z powrotem do tego frontendu wysłać, tak? No tutaj jest bardzo właśnie fajny rysunek, który mi się podoba, że frontend jest taki zawsze śliczny, piękny i taki
no po prostu cudowny, a backend to jest taki zły, wielki smok, który gdzieś tam pod spodem siedzi i robi jakieś straszne rzeczy, żeby ten frontend mógł ładnie userowi wyświetlić to, co chce. No i tak niestety backend to jest taka trochę brudna robota. Której nikt nie widzi po prostu z zewnątrz. Tak. No, czasami widzi troszeczkę, co może nawet zobaczycie dzisiaj w trakcie prezentacji. Chłopaki, tak w dużym skrócie, na przykład jakbyśmy sobie mieli wyobrazić, nie wiem, Facebooka, czyli to, co widzi użytkownik, to, co się dzieje na fejsie, to jest, rozumiem, robota frontendu, a z kolei wszelkie dane użytkowników, zdjęcia i tak dalej, to już przechowuje backend. Tak? Zgadza się? Tak, wysyła. Jakiś czas temu frontend wypuścił nową właśnie wersję aplikacji, nowy widok właśnie Facebooka, nie wiem, czy wszyscy już to mają, czy nie. Natomiast jakiś czas temu właśnie wprowadził, no to główne zmiany właśnie były po stronie frontendowej. To, że Facebook wam się jakby inaczej zaprezentował, inna kolorystyka, te elementy składowe aplikacji w przeglądarce były trochę w innych miejscach, to jest właśnie jakby zasługa tej części frontendowej, czyli to, co widzimy, to, że mamy biały styl albo ten tryb nocny, ciemny, no to jest właśnie jakby zadanie dla frontendu. No a backend to jest to, co przechowuje i jakby agreguje te wszystkie dane i decyduje o tym, co tak naprawdę użytkownik może zobaczyć i to przesyła do frontendu, żeby frontend to zaprezentował w takiej ładnej, przejrzystej formie końcowemu użytkownikowi. Dokładnie. Maciek, jak już jesteś przy głosie, gdybyś mógł powiedzieć, jakie technologie poza JavaScriptem powinien znać frontendowiec, bo to jest nie tylko JavaScript, prawda? Tak, JavaScript jest jakby językiem, to jest pewna forma komunikowania się z narzędziami, czyli w naszym przypadku z przeglądarką, co nasza aplikacja ma robić. I tak naprawdę dzisiaj, żeby się dobrze posługiwać, żeby pisać duże aplikacje, rozbudowane aplikacje, to najprawdopodobniej trzeba będzie znać, i w 99 przypadkach tak to się też kończy, jakiś framework. Framework to jest takie dodatkowe narzędzie, które daje nam pewien zestaw narzędzi, funkcjonalności, pewnych rozwiązań, które są już przygotowane przez programistów właśnie takiej biblioteki, takiego frameworka, czyli takiego zestawu narzędzi, z których programista może korzystać. I ten framework ma już pewne problemy czy pewne rozwiązania opracowane. My jako programiści możemy takie narzędzie wziąć też ten nasz język JavaScript, połączyć to w jedną całość i zacząć tworzyć aplikacje webowe, czyli aplikacje uruchamiane w przeglądarce użytkownika. I jednym z takich narzędzi, z takich frameworków, które dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych, to jest React.js. To jest taka biblioteka, która dzisiaj jest jedną z najpopularniejszych bibliotek. Także tutaj jakby JavaScript to jest język, natomiast jakby React to jest dodatkowe narzędzie, z którego my programiści możemy korzystać w trakcie budowania naszych aplikacji webowych. I tak naprawdę, jeśli mocno chce się wejść w środowisko frontendowe, to jakiś framework, jakieś narzędzie będziemy musieli się tego po prostu nauczyć, któregoś. Jest React, jest Angular, jest Vue, wszystkie one więcej działają podobnie, jednak różnią się bardzo mocno w szczegółach, tak? Tutaj React i Vue, one są bardziej podobne, Angular jest trochę jakby z boku stoi, on trochę bardziej się różni, natomiast one jakby są odpowiedzialne za to, żeby nam, programistom, łatwiej i szybciej, bezpieczniej i po prostu lepiej się pracowało, bo w natywnym JavaScriptie, czyli wykorzystując tylko i wyłącznie JavaScript, dosyć ciężko byłoby pisać duże i rozbudowane aplikacje w całkiem szybki sposób, tak? Poza samym frameworkiem, poza samym językiem będą też jeszcze potrzebne takie technologie jak Node.js. Node.js to jest taki jakby specjalny program, specjalne oprogramowanie, które pomaga nam uruchomić nasz kod JavaScriptowy, ale nie w przeglądarce, tylko normalnie u nas jakby na komputerze. Za Node.js-em idzie NPM. To NPM to jest taki menadżer paczek, dodatków do naszych aplikacji, po to, żebyśmy ponownie mogli więcej reużywać, szybciej dewelopować naszą aplikację, korzystać z gotowych rozwiązań w pewnych momentach, więc to jest kolejna taka składowa, którą programista JavaScriptowy, programista frontendu będzie musiał opanować.
I myślę, że na tym jakby z tego to jest taki must have, który gdzieś tam trzeba opanować. Do tego dochodzą wszelakie, czyli jeżeli już mamy ten stack, czyli mamy JS-a, mamy jakiś framework, mamy opanowanego Node.js-a, NPM-a, czyli te składowe, które decydują o tym, że możemy w szybki sposób dewelopować naszą aplikację, rozwijać, to za tym idą ciekawe biblioteki, na przykład do obsługi czasu, na przykład do obsługi formularzy w Reakcie na przykład. Tak, także tutaj już jest, wypływamy na szerokie, że tak powiem, wody i musimy, że tak powiem, mieć oczy szeroko otwarte i patrzeć, co nam się przyda, czytać blogi, oglądać różne kanały na YouTubie, które właśnie podpowiadają, co jest fajne, co jest dobre, a co trochę mniej dobre. Czyli to nie jest tak, że trzeba wymyślać czasami koło od nowa, tylko można korzystać z czegoś, co już ktoś inny zrobił. Dokładnie. Na początku lepiej trochę poświęcić czasu na przeczytanie paru blogów, przeczytanie paru dokumentacji, pobieżnie po pobieżnie, zrozumieć mniej więcej, o co chodzi, a nie rzucać się na głęboką wodę i wymyślać rozwiązanie zupełnie od nowa, ponieważ większość problemów jest w jakiś sposób już rozwiązana albo znana światu, tak? W sensie programowanie jest dosyć mocno podobne do siebie, gdzieś tam jeśli chodzi o spotykanie pewnych problemów. I te problemy są mechanizmy na rozwiązywanie tych problemów, tylko trzeba jakby do tego też umieć dojść, jak rozwiązać ten problem, poznać te rozwiązania, ale jakby znajomość JavaScriptu i tego środowiska frontendowego jest jak najbardziej tutaj potrzebna i konieczna i ułatwi później pracę nam z tym JavaScriptem, bo do tego wszystko się sprowadza, że i tak piszemy nasze aplikacje w języku JavaScript, po prostu z użyciem pewnych narzędzi. Krzysiek, a jak to jest u Ciebie? Czy w Javie też mamy frameworki, albo czy jeszcze jest coś, co powinniśmy znać oprócz samego języka, by móc nazywać siebie backendowcem? Znaczy, generalnie w przypadku Javy i ogólnie backendu sprawa jest bardzo podobna jak w przypadku JavaScriptu, tylko te nazwy są może troszeczkę inne, tak? Czyli nie mamy NPM-a, tylko mamy Mavena albo mamy Gradle'a, tak? Nie mamy Reacta jako frameworka, tylko mamy na przykład Springa, tak? Natomiast mamy dużo rzeczy, których trzeba pojąć tak naprawdę takich dodatkowych, no właśnie na przykład bazy danych, tak? Właśnie to są takie rzeczy, które trzeba mieć na uwadze, że sam język, sama Java na przykład, czy JavaScript, to jest tak naprawdę tylko gramatyka, to jest tylko i wyłącznie nauczenie się tego, jak pisać. Natomiast w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję, że dobra, chcę się nauczyć jakiegoś frameworka, nauczę się na przykład Springa. Nauczę się Springa, no to nauczę się też bibliotek, które są gdzieś dookoła Springa, ich modułów, bo tych modułów do Springa jest cała masa, tak? W pewnym momencie będzie potrzeba, no dobrze, chciałbym zapisać dane, no bo pobieram jakieś rzeczy z serwera, no to chciałbym je zapisać, no to muszę się nauczyć bazy danych, tak? W pewnym momencie stwierdzę, kurczę, no to ludzie logują się za pomocą właśnie Facebooka, no to chciałbym móc umieć to zrobić, no to muszę znowu nauczyć się kolejnej jakiejś biblioteki, która mi to udostępni. Więc w przypadku backendu to jest tak naprawdę takie duże klocki Lego i tak samo jak w przypadku frontendu, większość rzeczy została już wymyślona, jeśli chodzi o takie podstawy, trzeba tylko umieć je odnaleźć i użyć u nas w projekcie. Ciężko jest, znaczy można i ludzie oczywiście próbują wymyślać koło na nowo, tylko bardzo często w przypadku takich problemów życia codziennego, nazwijmy to programisty, to są problemy, które już zostały przez kogoś rozwiązane i to wiele razy, więc warto spojrzeć w internet, warto spojrzeć, popatrzeć na biblioteki, które się ma albo które gdzieś tam można podejrzeć. Jest bardzo dużo repozytoriów różnych bibliotek. Jest Stack Overflow mega popularny w tej chwili wśród programistów, gdzie tak naprawdę możemy odnaleźć odpowiedzi na większość problemów, jakie możemy sobie, mogą nam się trafić. I tak naprawdę no, trzeba być dociekliwym, patrzeć, a narzędzia dobierać według też frameworków, które używamy. Ja bym tutaj jeszcze tylko dodał, bo bardzo, bardzo chciałbym, żeby to było gdzieś tam widoczne, ponieważ zobaczcie, że jak ja mówiłem o części frontendowej, jak Krzysztof mówił o części backendowej,
to zobaczycie, że bardzo szybko przyszliśmy z języka Java i JavaScript do narzędzi, z którymi my musimy jakby współpracować. I to jest bardzo istotne, w sensie my dzisiaj korzystamy z języka obojętnie jakiego, tylko jakby do definiowania tego, co chcemy osiągnąć, co nasza aplikacja ma robić, ale bardzo mocno i to w każdym języku wykorzystujemy biblioteki, narzędzia, które są napisane też w tych językach, w tych konkretnych językach najczęściej, ale tak naprawdę my jako programiści łączymy te składowe, czyli trochę tego naszego języka, obojętnie jakiego, Java, JavaScript, Python, cokolwiek, z narzędziami, które są zdefiniowane dla tych technologii, tak? Dla technologii frontendowej są pewne narzędzia, dla technologii backendowej są pewne narzędzia i programista bardzo często musi to wszystko ze sobą połączyć, żeby złożyło się to w jedną całość i żeby zaczęło to działać i użytkownik mógł z tego po prostu korzystać. A z tym bywa właśnie ciężki problem, żeby te wszystko ze sobą razem zgrać, żeby działało tak. Dokładnie jest... tak, dokładnie tak. Krzysiek, ty wspomniałeś o Stack Overflow. Ja mam tutaj i udostępnię taki wykresik, jest z roku 2020 i to były badania wśród programistów, który z języków, która z technologii jest najbardziej popularna. I tutaj, jak widać, prowadzi JavaScript. Czy to oznacza, moi drodzy, przechodząc do kolejnego pytania, że na początek w nauce warto wybrać ten język, czy to wcale tak nie działa w praktyce? Znaczy, ja odpowiem w ten sposób. JavaScript jest na pierwszym miejscu, bo bez względu na to, co będzie pod spodem jako backend, to na froncie będzie JavaScript. Więc no, niestety JavaScript jest najpopularniejszy. Ja w tym momencie przejdę troszeczkę może do własnych osobistych preferencji. Ja na przykład bardzo nie lubię frontendu. Nie lubię, ponieważ ja wszystko, co stworzę na frontendzie, będzie brzydkie. Więc ja po prostu nie dotykam się frontendu, a co za tym idzie, nie dotykam się JavaScriptu, bo po prostu nie umiem robić rzeczy takich wizualnie ładnych, tak? Więc dla mnie frontend jest, że tak powiem, rzeczą nie. No ale pierwsze dwie technologie, no to JavaScript oraz HTML, CSS, no to są rzeczy takie typowo właśnie frontendowe. Natomiast SQL, no to jest tak naprawdę, nazwijmy to język odpytywania baz danych, tak? Python jest językiem ogólnego przeznaczenia, no i jest coraz wyżej i jest fajny. Java, no to Java. Tak? Więc no tutaj wydaje mi się, że to jest clue popularności JavaScriptu. Czy warto zacząć od JavaScriptu na samym początku? No to jest tak naprawdę kwestia preferencji. Z JavaScriptem może jest łatwiej rozpocząć, bo nie potrzeba jakichś kompilatorów, nie wiadomo jakichś rzeczy, żeby uruchomić kod. Wystarczy tak naprawdę notatnik, coś wpisać i uruchomić to w przeglądarce w przeciągu, nie wiem, chwili. Natomiast do Javy, no to już trzeba ściągnąć jakieś JDK, jakieś dziwne rzeczy. Natomiast no to jest rzecz, którą trzeba zrobić na początku, tak? Później jest już z górki. Maciek, czy zgadzasz się z Krzysiem? Tak. Generalnie ze wszystkim się zgadzam, a odpowiadając na pytanie, który język wybrać na początek, ja myślę, że JavaScript jest dobrym językiem, ponieważ tak jak Krzysztof powiedział, ten próg wejścia w język czy w rozpoczęcie programowania właśnie z wykorzystaniem JavaScriptu jest dosyć niski. Znaczy nie powiem, że ten język jest prosty, bo tego nie powiem i nie chciałbym, żeby to tak było, zostało zrozumiane. Natomiast szybko możemy zobaczyć nasze efekty naszej pracy, ponieważ wystarczy na przykład narzędzie deweloperskie otworzyć w naszej przeglądarce w Chromie, w Firefoxie i już tak naprawdę możemy zacząć pisać kod JavaScriptowy. Zwykły console log, tak, jakąś pierwszą funkcję, jakąś pierwszą funkcjonalność, tam możemy zacząć pisać bez instalacji tak naprawdę żadnego dodatkowego oprogramowania, tak. Pokażesz, jak to działa? Może w praktyce? Przepraszam, że ci przerwę, ale już ci udostępniam ekran. Wystarczy, że otworzę dowolną stronę. Akurat ja otworzyłem tutaj nową zakładkę w Chromie. Otworzyłem prawym Inspect, otworzyłem się narzędzie deweloperskie, przeszedłem do zakładki Console i w tym momencie tak naprawdę tutaj, gdzie piszę, jest moja konsola. I to, co napiszę tutaj, zostanie odtworzone czy wykonane właśnie z użyciem interpretacji języka JavaScript. Jak napiszę console log hello world, to w tym momencie mój kod zostanie wykonany
i wyświetli się napis, czyli wykona się ta funkcja, która została zaprogramowana w tej linijce. I zobaczycie, że ja nie muszę mieć nic zainstalowane. Zrobicie to dosłownie na każdym komputerze. I jeżeli odpalicie sobie dowolny tutorial, czy dowolny artykuł, jak zatrudnić JavaScript, tutaj możecie tak naprawdę już wpisywać wasz kod. Oczywiście to nie jest najlepsze miejsce do nauki, bo to jest trudne miejsce. W sensie ciężko się pisze bardziej wielolinijkowe funkcje, czy pliki, pliki funkcji, tak? To jest, nie jest to zbyt wygodne. Przydałby się jakiś edytor kodu, ale może być to tak naprawdę notatnik. Oczywiście to też nie jest polecane. To byłby koszmar pisać w notatniku, ale generalnie tym przykładem chciałbym dać znać, że tak naprawdę nie trzeba za bardzo nic instalować, żeby zacząć. Oczywiście język JavaScript nie jest najprostszym językiem, nie jest prostym językiem. Czeka programistę JavaScriptu, czeka dosyć sporo takich pułapek, takich miejsc, gdzie jakby osoba już wydaje jej się, że zna ten JavaScript i tak czuje się całkiem biegle w tym języku i nagle dochodzi do pewnego takiego momentu, że coś nie działa, tak? I teraz nie wiadomo, o co chodzi. No, chodzi o to, że wpadliśmy w jakąś pułapkę właśnie JavaScriptu, ponieważ JavaScript nie jest najprostszym językiem, natomiast ten próg wejścia jest dosyć szybki. Ten feedback od strony komputera, czyli tą informację, czy nasz kod działa, czy nasz kod nie działa, otrzymujemy bardzo szybko. I dodam jeszcze, że JavaScript, ponieważ to jest składowa technologii frontendowych, JavaScript bardzo mocno współpracuje z językiem takim jak HTML i CSS. Tutaj te dwie technologie jeszcze szybciej dają nam pewne poczucie, że to, co robimy tutaj u nas na komputerze, że możemy zobaczyć efekty tej naszej pracy, tak? Wydaje mi się, że po stronie Java, po stronie backendu te efekty są nieco mniej widoczne, nieco później widoczne i trochę bardziej trzeba, że tak powiem, wysilić się, żeby wyobrazić sobie, co tak naprawdę tam zrobiliśmy, tak? Czyli jakby na frontendzie możemy napisać kawałek kodu HTML-owego, kawałek kodu CSS-owego, kawałek kodu JS-owego i już widzimy efekty, tak? Widzimy coś na stronie, tekst jest pokolorowany, mamy jakieś tło, coś się dzieje, coś się animuje, widzimy to. No, po stronie backendowej takiego żywego nie jest spektakularny po prostu. Tego mi brakowało. Nie jest tak spektakularny. W sensie możemy tam sobie coś wydrukować w konsoli, natomiast to będzie jakby wydrukowanie w konsoli, tak? Animacji tam za bardzo nie zrobimy, albo byłoby to dosyć ciężkie. Dokładnie tak. Natomiast tutaj w obronie Java, jeżeli chodzi o taką codzienną pracę i coś, co mnie na przykład zawsze bolało w przypadku JavaScriptu, to jest moment, w którym wiem, że popełniam błąd. W przypadku Java widzę ten błąd od razu, bo mi, że tak powiem, mój edytor powie mi, hej, halo, chłopie, tutaj nie ma takiej metody i nie możesz jej użyć. W przypadku JavaScriptu dowiem się o tym dopiero po uruchomieniu programu. No to są takie rzeczy codzienne, które sprawiają, że JavaScript jest ciężki na początku, tak? Bo właśnie wydaje nam się, że wszystko fajnie napisaliśmy, tak? No bo wszystko wygląda dobrze, uruchamiamy, wszystko działa i w pewnym momencie przestaje działać. Przestaje działać, bo popełniliśmy na przykład jakąś literówkę, tak? W przypadku kodu Java, która jest kompilowana, to już na etapie kompilacji dowiemy się, że właśnie zrobiliśmy literówkę jakąś i zamiast metody getPerson na przykład zrobiliśmy getPresson. No, już czyli na tym etapie się dowiemy. Tak. Dokładnie tak. To jest taki duży plus tego rozwiązania. Ja czasem się śmieję, że JavaScript to jest taka jak kartka, po prostu biała kartka papieru, tak? Przyjmie wszystko. Jeżeli nie mamy właśnie dobrego edytora kodu, to możemy naprawdę wszystko napisać i liczyć na jakąś magię, na jakiś cud, że to zadziała. Natomiast też jest pewne rozwiązanie na ten problem. Tutaj jakby mam na myśli TypeScript, to jest jakby coś, co jakby pomaga właśnie zapanować trochę nad tym JavaScriptem. Natomiast nie chcę za bardzo wchodzić w tą stronę, natomiast jeżeli was przeraziło to właśnie, że nie jest językiem kompilowanym, więc raczej szybko się nie dowiemy o tym takim prostym błędzie, o prostej literówce, no to jest na ten problem też rozwiązanie, także z którego jakby dzisiaj już dosyć mocno całe środowisko frontendu korzysta, także jest ok, jest lepiej, natomiast cały czas jakby to wszystko i tak to jest JavaScript, więc ostatecznie w przeglądarce i tak uruchomi się JavaScript.
Super. Chłopaki, teraz może takie stwierdzenie o pytanie. Często można usłyszeć, że do frontendu powinny iść osoby kreatywne, bo właśnie tak jak wspomnieliście, tutaj od razu widać, co się dzieje, jest kolorowo i tak dalej, a do backendu właśnie takie osoby, które lubią logicznie myśleć i tak dalej. Czy wy się w ogóle z tym zgadzacie? Czy to jest prawda, czy to tak naprawdę nie ma reguły? I każdy znajdzie sobie miejsce w każdej z tych technologii. Ja myślę, że logicznie myśleć również musi frontendowiec. To wydaje mi się tutaj jest must have po obu stronach. Kreatywność na frontendzie, no to zależy, jak zrozumiemy słowo kreatywność, bo jeśli tym, że umiemy ładnie stworzyć jakiś widok i tak dalej, no to owszem, zgoda, tak? Natomiast czasami, żeby wykonać pewne funkcjonalności i zrobić coś tak, żeby frontend mógł to wyświetlić, to wymaga tutaj też czasami tego, żebyśmy stanęli na głowie i byli kreatywni, tylko może w trochę inny sposób, nie taki kreatywni, twórczy, w sensie takim wizualnym, tylko takim właśnie logicznym. Może tak bardziej, nie wiem, co o tym myślisz, Maćku. Ale ja się zgadzam. Wydaje się, że każde programowanie w każdym języku, nieważne czy to jest część frontendowa, czy to jest backendowa, czy piszemy system operacyjny, czy piszemy sterowniki, wymaga logicznego myślenia i pewnej takiej wizualizacji, umiejętności wizualizacji tego, co tak naprawdę chcemy zrobić, czyli ja to czasem porównuję do sprawy klockami Lego, tak? Mamy pewne klocki, no i to, czy samolot z tych klocków Lego powstanie, czy nie, zależy trochę od nas i od tego, jak my potrafimy te klocki poskładać. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o stricte o programowanie, czy to jest Java, czy to jest JavaScript, czy to jest jakikolwiek inny język, wydaje mi się, że tę umiejętność myślenia to jest dosyć podobne. Natomiast faktycznie na frontendzie trochę bardziej potrzebny jest, bo jakby programista frontendu zawsze będzie w jakiś sposób dotykał tego HTML-a, dotykał CSS-u, trochę decydował o tym, jakie będzie rozmieszczenie elementów na stronie, więc trochę bardziej jest wymagane, jest potrzebna taka umiejętność po prostu takiego projektowania tego, jak coś ma wyglądać. W większych firmach, w większych aplikacjach zazwyczaj jest osoba, czy nawet zespół, który projektuje naszą aplikację i tak naprawdę wtedy programiści frontendu dostają wytyczne, co, gdzie, jak ma być, jak ma działać. Więc w tym momencie jakby już ten programista nie musi aż tak mocno tego projektować. Natomiast w mniejszych firmach zdarza się bardzo często tak, że to właśnie na barkach programisty frontendu spoczywa to, w jaki sposób aplikacja będzie wyglądała. Także jeżeli ktoś nie lubi kolorów, nie lubi decydować o kolorach, to uważałbym z JavaScriptem. W sensie JavaScript jakby dzisiaj, stąd też ta popularność właśnie JavaScriptu wynika, nie jest tylko technologią frontendową, w sensie możemy robić dużo, dużo więcej rzeczy z wykorzystaniem JavaScriptu, jednak no, w pracy takiej zawodowej myślę, że te 80-90% to jest JavaScript, czyli frontend, czyli jakby budowanie tego interfejsu użytkownika. Ja bym tutaj też jeszcze tak doprecyzował, to trochę wynika z takiego mojego doświadczenia, że mam wrażenie, że tych składowych po stronie backendu jest trochę więcej niż po stronie frontendu. Tak jak Krzysztof powiedział, odpowiadając na jedno z wcześniejszych pytań, po stronie backendu mamy bazę danych, mamy różne serwisy, z którymi się musimy integrować, dużo rozwiązań, które są nieco bardziej złożone niż mała biblioteka na frontendzie. Także wydaje mi się, z takiego mojego doświadczenia, programista backendowy musi mieć trochę większą wiedzę na temat tego ogólnie, jak działa komunikacja w internecie, jak działa internet, jak to wszystko przebiega. Więcej tych klocków będzie miał do złożenia, na przykład logowanie aplikacji, w sensie logowanie, czyli weryfikowanie, czy nasza aplikacja działa poprawnie, czy niepoprawnie, jak powrócić do pewnego miejsca, jeżeli nasza aplikacja gdzieś tam się wywaliła, coś przestało działać, żebyśmy nie stracili danych, więc tam jest trochę większa odpowiedzialność moim zdaniem i trochę więcej składowych do ogarnięcia, do połączenia ze sobą. Natomiast dzisiaj tutaj mamy chmurę, która, przepraszam Maćku, bo zapomnę, mamy tutaj jeszcze chmurę, z którą trzeba w tym momencie pogadać, to jest takie bardzo popularne w tej chwili, dockery jakieś, nowe rozwiązania związane z tym, w jaki sposób
w ogóle projektować aplikacje, wdrażać i tak dalej, i tak dalej. No niestety to bardzo często jest właśnie na barkach tego biednego backendu, który po prostu musi na plecach nieść to wszystko, żeby ten ładny frontend mógł to wyświetlić. Trochę tak jest, natomiast jeszcze dodam, że frontend też jakby od kilku lat dosyć mocno rośnie, jeśli chodzi o stack, czyli o ilość składowych. Jeszcze tak 5-6 lat temu to nie było tak rozbudowane, dzisiaj to się bardzo szybko zmienia. Nowe rozwiązania, nowe technologie dochodzą i programista frontendu też musi jak najbardziej nadążać, że tak powiem, no i umieć się porozumieć z programistą backendowym, więc tak naprawdę prędzej czy później programista JavaScriptowy, programista frontendu będzie miał styczność z tymi rzeczami, które robią osoby po stronie backendu, także w pewnym czasie to gdzieś tam ta różnica się zaciera. Natomiast na początku wydaje mi się, że JS jest trochę łatwiejszy, mniejsza ilość jest tu i teraz do opanowania niż po stronie backendu. Tu myślę, Maciek też, przepraszam Cię Krzysiu, myślę, Maciek też wspomniał o bardzo ważnej rzeczy w pracy programisty, że trzeba cały czas się uczyć i na bieżąco sprawdzać, co się dzieje, bo to nie jest tak, że tak jak wspomniałeś, ktoś się nauczy 5 lat temu i nagle będzie wszystko okej, nie? Tak, i to jest właśnie to, co Maciek wspomniał, że w tej chwili JavaScript rozwija się, mam wrażenie, dużo bardziej dynamicznie niż Java. Java ma swoje takie monolity, nazwijmy to, jeśli chodzi o frameworki, tak, że jeśli robisz w Javie, no to robisz albo w Java Enterprise, albo w Springu, albo w jakichś innych rzeczach, które są mniej popularne. Natomiast w przypadku JavaScriptu, 3 lata temu by się, czy 4 lata temu, jakbym się ciebie zapytał, w czym robisz, to być może byś odpowiedział w Angularze, dzisiaj byś odpowiedział w Angularze, ale zupełnie innym, albo właśnie w Reakcie, tak, a co będziesz robił za 3 lata, to tego jeszcze w ogóle nie wiemy, prawda? Nie wiemy. Więc frontend JavaScriptowy jest dużo bardziej dynamiczny, jeśli chodzi o biblioteki, o rozwój, o to, co powstaje, tak, a Java i ten backend jest taki bardziej statyczny, spokojny, taki wolniej rozwijający się, jeśli chodzi o framework. Chłopaki, a cofając się tak do waszych może korzeni i początków, tak jak dopiero startowaliście te kilka lat temu, wyobraźcie sobie, że jesteście w sytuacji osoby, która chce zacząć programować, ale właśnie jeszcze za bardzo nie wie w czym. I czy taka osoba może sobie sprawdzić, który z tych języków programowania jej lepiej podpasuje? Albo czy może z wami tak było, że zaczynaliście od jednego, a potem się przerzuciliście na inny? Warto sobie sprawdzić, ale przede wszystkim warto się zastanowić, ja wiem, że to na początku kariery programisty jest dość trudne, ale co mnie bardziej interesuje? Czy bardziej mnie interesuje, jak coś działa, czy jak coś wygląda? Tak, przynajmniej ja miałem zawsze tak, że mnie interesowało, jak coś działa. Jak to się dzieje, że ja tutaj na tym ekranie widzę, nie wiem, swoje imię i nazwisko, tak? Skąd ten komputer głupi to wie, tak? Więc no, to była taka moja wewnętrzna ciekawość, żeby zobaczyć, jak coś działa. No i przez to zacząłem się uczyć, no w moim przypadku mój pierwszy język to był PHP, znienawidzony przez programistów Java bardzo często, tak? Ale to cóż zrobić. No i w pewnym momencie po prostu no, byłem ciekaw, jak to się dzieje, że ten komputer to wyświetla, tak? No i przez tą ciekawość, jak to działa w środku, doszedłem do backendu. I już tu zostałem do końca. Maciek, a jak u ciebie? Ja bym tylko dodał, że ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś w ogóle nie programowałem, to było to kilkanaście ładnych lat temu. Kiedy zacząłem stawiać swoje pierwsze aplikacje, jakieś te aplikacje internetowe, to dużo powiedziane, strony internetowe, to po prostu stawiałem z wykorzystaniem zwykłego HTML-a, CSS-a i to było dosyć, JavaScript był dla mnie dosyć naturalnym, jakby naturalną koleją rzeczy, że skoro zacząłem od HTML-a i CSS-a i zobaczyłem, że na innej stronie jest jakaś fajna cecha, którą ja bym chciał u siebie na stronie, no to znaczy, że muszę do tego JS-a zajrzeć. I w taki sposób zacząłem tego JS-a, tego JavaScriptu się uczyć, rozwijać. Na początku to było kopiuj, wklej, kawałek kodu i zobaczyć, sprawdzając, czy to działa, czy to nie działa. Najczęściej nie działało, więc trzeba było to w jakiś sposób dopasować. Więc to była taka nauka przez kopiowanie gdzieś tam z początków internetu, więc to wszystko działało tragicznie. Internet na minuty, więc no jakby tego czasu nie było zbyt dużo, ale to była taka kolej rzeczy właśnie, konsekwencja tego, co
w jakiś sposób zacząłem robić trochę tak nieświadomie do końca, gdzie mnie to doprowadzi. Natomiast jakby dzisiaj też można to tak w pewien sposób porównać, czy jeżeli ktoś jakby kogoś interesuje właśnie to, co Krzysztof powiedział, jak coś działa, lubi na przykład pracować z poziomu linii poleceń, z poziomu terminala, nie interesuje go, jak coś wygląda, czy to ma niebieskie, białe, czy zielone, jak to wygląda, on woli czarno-białe jakby tło, linie konsole, lubi pisać, jara go to, w sensie to bardziej tak jakby sprawia wrażenie takiego, wow, ale to fajnie działa, coś fajnego, no to myślę, że to też w jakiś sposób można się ukierunkować, tak? Bo jednak, tak jak już powiedziałem, JavaScript, no teraz mimo, że ma bardzo dużo szerokie możliwości, bo i możemy serwer pisać w JavaScriptie, i możemy backend serwer, i możemy backend pisać, aplikacje backendowe w JavaScriptie, możemy to robić, natomiast jednak JS to jest mocno powiązany z frontendem i myślę, że tak szybko to się nie rozłączy, bo, no bo nie mamy alternatywy, tak? Frontend rozwijamy w JS-ie, natomiast aplikacje backendowe możemy rozwijać w wielu językach z wykorzystaniem wielu technologii, także tutaj mamy większą dowolność. Ale chciałbym tutaj też powiedzieć, że tak jak właśnie Maćku powiedziałeś, że w JavaScriptie możesz backend napisać, no to są również frameworki dla Javy, które też umożliwią nam pisać frontend. Tylko że podejrzewam, że jest to tak samo wygodne właśnie jak pisanie backendu w JS. Nie do końca się zgodzę. Wydaje mi się, że wiem, co masz na myśli. Ja kojarzę Java Server JSP, JSS. Dotykałem tego. Nie chciałbym tam wrócić. Jakby to było, to były rzeczy, które gdzieś tam nie przypadły mi, że tak powiem, do gustu. Natomiast dzisiaj są frameworki właśnie do Vadim. Okej, okay. Też tam byłem, jakby dalej jakby stwierdzam, że nie chciałbym chyba za bardzo tam wracać. Natomiast jeśli chodzi o frameworki backendowe z wykorzystaniem JS-a, są całkiem ciekawe, na przykład Nest.js, to jest też taki fajny framework do pisania właśnie backendu po stronie z wykorzystaniem JavaScriptu. To akurat TypeScript, no ale i tak to jest TypeScript, JavaScript to jest jakby tutaj podobieństwo jest, w sensie to tak zostanie sprowadzone do JavaScriptu. Także można jakby bawić się tym JavaScriptem i JavaScript nie musi być zawsze związany z przeglądarką, natomiast w większości jest. Ale tak, jakby wiem, że Java też ma jakby swoje rozwiązanie na pisanie tej frontendowej części, natomiast wydaje mi się, że częściej wykorzystuje. Cieszę się, że się zgadzamy. Wydaje mi się, że dzisiaj w mniejszych aplikacjach częściej korzysta się właśnie z JavaScriptu po stronie backendu niż z Javy po froncie. W dużych, starych aplikacjach myślę, że jest inaczej, ale no, myślę, że nikt tam za bardzo nie chciałby w to jakoś super mocno wchodzić, szczególnie na początku kariery. Jasne. Chłopaki, to może teraz zadanie praktyczne dla was, bo już sobie powiedzieliśmy i wiemy, że faktycznie troszeczkę innych części dotykacie oprogramowania. Pokażmy proszę w praktyce, jak wygląda faktycznie współpraca backendu i frontendu. Krzysiek, ja twój ekran już udostępniam, bo od ciebie chyba zaczniemy, prawda? Tak, chyba zaczniemy o mnie. Jeszcze tylko wejdę w słowo, zanim chłopaki zaczną. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do nas, zadawajcie je w komentarzach, my postaramy się potem oczywiście do nich odnieść, ale chłopaki mam nadzieję będą tak tłumaczyli, że wszyscy wszystko zrozumiemy, co się będzie działo na ekranie. Jasne. Postanowiliśmy z Maćkiem pokazać wam trochę warsztatu życia dewelopera, backend i frontend, czyli stworzymy tak naprawdę prostą aplikację, właściwie dwie aplikacje, które będą się ze sobą komunikowały, czyli aplikację backendową i frontendową. Będzie to prosta książka adresowa, która będzie tak naprawdę, backend będzie serwował dane, które frontend sobie odbierze. Tak, ja w przypadku backendu wykorzystam framework springowy, który jest w tym momencie bardzo popularny i dzięki niemu bardzo szybko możemy napisać aplikację i myślę, że zobaczycie, w jakim tempie wytworzymy prostą, bo ona
od razu zaznaczam, to będzie prosta aplikacja, nie będzie zawierała jakichś nie wiadomo jakich wodotrysków, gdyż tutaj trochę czas nam nie pozwala na to, natomiast będzie to w pełni funkcjonalna aplikacja. Tak naprawdę aplikacja Springowa to jest nic innego jak kilka zależności właśnie w takim pliku pom.xml, który tam zawiera bardzo dużo skomplikowanych rzeczy. Nie będę tutaj o nich w tej chwili mówił, gdyż brakuje nam troszeczkę czasu. Natomiast to jest aplikacja taka szablonowa, springowa, którą można tak naprawdę z pierwszego z brzegu tutoriala ściągnąć i podobne efekty się osiągnie. Dobra, żeby zacząć w ogóle cokolwiek robić na backendzie, to musimy stworzyć sobie pakiet. Pakiet to jest inaczej katalog. W katalogu będziemy trzymali jakieś rzeczy. Więc tworzę sobie katalog, który się będzie nazywał model. W tym katalogu będę trzymał definicję, tak najprościej mówiąc, definicję obiektów. O, brakowało mi słowa. To będzie person, to, czyli osoba. Tu już mi edytor w ogóle pomaga, podpowiada mi, że jeżeli chcę sobie stworzyć w Javie klasę person, no to ona musi mieć takie składowe. No i teraz będę sobie tworzył pola, czyli właściwości tej klasy. No to sobie stworzę private string name. Tak? Kolejny pole string last name. Te elementy string to mówię, że to będzie po prostu tekst, tak? Bo to jest dość istotna rzecz, żebyśmy wiedzieli, co jest czym w przypadku danej osoby. Czyli to jest imię, nazwisko. Bardzo ważna rzecz, w programowaniu używamy słów raczej angielskich, staramy się nie pisać po polsku nazw zmiennych. No to stwórzmy jeszcze oczywiście phone number. Dodatkowo, z racji tego, że będę chciał te elementy jakoś zapisywać w bazie danych, to muszę stworzyć coś, co się będzie nazywało jakimś identyfikatorem. Tak? To będzie liczba. Liczba nazywa się w Javie integer, no i nazwę to ID. Tak? Teraz, żeby to było w bazie danych, no to muszę stworzyć, i tu już wchodzę tak naprawdę w elementy mocno frameworka. Więc tak, muszę powiedzieć frameworkowi, że ta klasa będzie zapisana w bazie danych. I to mówię właśnie adnotacją, czyli słówkiem takim z małpą na początku, że to będzie entity, że to będzie table. Chwilowo nie interesuje mnie to, w jaki sposób Spring sobie to zamieni i tak dalej. Możemy to oczywiście bardzo mocno konfigurować, natomiast na tą chwilę nas to może nie interesować, tak? Dodam sobie od razu, mam tutaj takie ułatwienia w postaci kilku adnotacji, które mi pomogą sprawić, że nie muszę tworzyć wielu getterów, setterów, takich rzeczy związanych ściśle z Javą, tak? Tylko po prostu sobie nazwałem pola prywatne, natomiast te adnotacje sprawią, że mam gettery, settery, konstruktory, różne takie trudne, magiczne rzeczy, o których nie mamy w tym momencie zbytnio czasu, żeby opowiadać, mimo że są szalenie ciekawe. Muszę powiedzieć, że to będzie identyfikator i powiem, żeby to był generated value, powiem, żeby to był taki z automatu wygenerowany identyfikator. I tak naprawdę mamy w tym momencie już identyfikator, identyfikację tabeli w bazie danych, dzięki której i jednocześnie element, który będziemy przekazywali backendowi, tak? I backend będzie mógł nam powiedzieć, że chce go stworzyć. No ale żeby go stworzyć i tak dalej, musimy utworzyć znowu kilka dodatkowych pakietów. Jeden pakiet to będzie repozytory, w którym utworzymy coś, co się nazywa person repository. I tu jest znowu taki element mocno springowy. I to będzie interfejs, tak? To jest taki element, dzięki któremu każemy Springowi, żeby on za nas utworzył w ogóle całą komunikację z bazą danych.
JPA repozitory i mówimy mu tutaj, że to będzie person i mówimy mu, że to jest integer, bo to jest taki klucz. Czyli to jest, Krzysiu, to, co, o czym wspominaliście, że nie musisz tego pisać od początku, tylko korzystasz z czegoś, co... Korzystam już z gotowych po prostu rozwiązań. To JPA repozitory daje mi możliwość zapisu, odczytu, wyszukiwania danych, wszystkiego, co by mnie tylko interesowało tak naprawdę. I to jest tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o komunikację z bazą danych. Na tą potrzebę tej prostej aplikacji. Muszę oczywiście jeszcze stworzyć serwis. Serwis, czyli taki element, który będzie mi pewne rzeczy już wykonywał tak bardziej, no już biznesowo to się nazywa, czyli taka logika biznesowa. I znowu tutaj stosuję bardzo dużo adnotacji frameworkowych. Zobaczcie, że językiem ja się bardzo mało posługuję, tak? Bo ja tak naprawdę tworzę tylko klasy i daję adnotacje, które są tak naprawdę elementem już nie języka, a frameworka tak naprawdę, tak? No i właśnie muszę w tym momencie zrobić coś, co się nazywa dependency injection, czyli wstrzyknąć, czyli włożyć do tej klasy to repozytorium. No i to się robi w ten sposób, że robię sobie person repozytory, person repozytory i tutaj mówię mu tylko, że ma to wstrzyknąć i to jest znowu kolejne słówko kluczowe, auto-wired. I proszę, mam już wstrzyknięte. I chciałbym teraz stworzyć już takie typowe metody, które będą mi potrzebne do, które już będę używał tak naprawdę do wyszukiwania danych. Więc co ja chcę zrobić? Chcę móc umieć zapisać osobę. No to tworzę sobie. To jest już element językowy, public person, czyli będę tworzył metodę, która się nazywa save od person person. Tak? Czyli chcę utworzyć nową osobę i ją zwrócić, tak? No to robię return person repository .save person. Koniec. To jest cała metoda logiki zapisu osoby. Mogę jeszcze stworzyć, powinienem powiedzieć, żeby to było transakcyjne, ponieważ to wszystko w bazach danych powinno być w transakcji, tak? Co dalej? No to poszukajmy sobie, weźmy, zróbmy sobie teraz metodkę na pobranie wszystkich osób. Public list person, find all, niech się nazywa, czyli znajdź wszystkie. Zobaczcie, ja bym tylko jeszcze dopowiedział, dorzucił jakby tutaj jedno słowo wyjaśnienia, że właśnie Krzysztof teraz jakby implementuje i oprogramowuje to, co nasza aplikacja ma tak naprawdę robić. Nasza aplikacja ma mieć cztery zadania tak naprawdę. Ma zapisać i przechować jakieś kontakty, ma mieć możliwość edycji danego kontaktu, usunięcia danego kontaktu i czwarta rzecz, zwrócenie wszystkich zapisanych kontaktów. I teraz każda z tych metod będzie odpowiadała za jedną część właśnie z tej czwórki rzeczy. I z tych metod za chwilę jakby będzie, że nie bezpośrednio, ale te funkcjonalności będą za chwilę współpracowały z frontendem poprzez właśnie jakby sieć, poprzez protokół HTTP i za chwilę to wszystko się gdzieś tam złączy i zacznie działać. Dokładnie. No zobacz, ja w międzyczasie już zdążyłem napisać metodkę do wyszukania wszystkich rzeczy, do znalezienia pojedynczego elementu. Zobaczcie, ja nigdzie nie napisałem metody find by ID, find all, save. To mi wszystko dostarczył framework tylko i wyłącznie dzięki temu, że napisałem jedną linijkę kodu, dokładniej mówiąc stołu. Dzięki tej linijce mam to wszystko. Więc no, tyle daje dobry framework. Tak? To są naprawdę super rzeczy. Co nam zostało? Aktualizacja danych. Dobra, no to piszemy public, optional. Czym jest optional? Optional jest to takim tworem funkcyjnym, dzięki któremu nie muszę się martwić, że mam nulę. Nulę to jest, tu pewnie się Maciek ze mną zgodzisz, to jest jeden z dużych problemów programistycznych. Nie wiem jak na frontendzie, ale na backendzie nuli bardzo nie lubimy, bo powodują one błędy. A dzięki temu, że mam każdy obiekt opakowany w jakiś taki jeszcze inny obiekt, to pozbywam się problemów nuli.
No to jest znowu, wyszukuję person repozytory. Najpierw, żeby zedytować jakąś osobę, no to muszę najpierw ją znaleźć. No to find by ID, który tutaj dostałem. Tak. I następnie bym chciał, no z racji tego, że to jest funkcyjna rzecz, to mogę sobie tutaj zrobić coś takiego. No i edytujemy, czyli ustawiamy set last name person. Get last name to jest najdłuższa metoda, jaką wykonujemy dzisiaj. Set name, to jest person get name, ale zobaczcie, że jest ona najdłuższa, to popatrzcie, że edytor pięknie podpowiada, co ja chcę zrobić. Chcę zrobić set, czyli o, to jeszcze mi phone number został. Person get phone, i on podpowiada, to jest dobry framework plus dobry edytor kodu, to jest tak naprawdę 2/3 sukcesu, prawie że nie musimy w pewnym momencie już myśleć nawet nad tym, co robimy, tylko po prostu piszemy. Dobra, czyli tak, mamy już metodę update, została nam metoda delete, public. Metoda delete jest void, czyli nic nie zwraca. Delete, integer od ID. No to co, znowu person, repozytory. Find by ID, bo musimy ją najpierw znaleźć, zrobimy ją sobie person option. Dobra, i teraz to person optional, jeśli jest dostępny, jeśli jest, no to ten person, zrobimy person repository delete, oczywiście person, tak? A jeśli jej nie ma, to wyrzucimy wyjątek. Chcielibyśmy zrobić, o, że nie mamy jeszcze wyjątku, no to musimy go sobie zrobić, to jest tak naprawdę. Ja tu postaram się wkleić kod, gdyż robi się to tak bardzo bezmyślnie. To jest element, dzięki któremu zwrócę przeglądarce taką bardzo nielubianą przez wielu odpowiedź 404 nie znaleziono. Czyli w tym przypadku row new, co tam mieliśmy, element not found. Element not found exception. Row if present, tak. Muszę sobie jeszcze trochę sobie. No. Teraz będzie dobrze, bo to jest referencja. I teraz tak naprawdę mamy już 90% rzeczy zrobione. Teraz ostatnia rzecz, jaka mi pozostała, to jest stworzyć coś, co się nazywa kontroler. Kontroler to jest powiedzenie systemowi, też za pomocą oczywiście springowych metod, co będzie dostępne pod jakimi adresami. To jest mega proste, już tak naprawdę kończymy budowę aplikacji. Musimy powiedzieć nam, że to będzie REST controller. Czym jest REST? REST jest sposobem tak naprawdę na to, że będziemy mogli wysyłać i odbierać JSONy. Ja myślę, że o JSONach Maciej mógłby tutaj dużo opowiedzieć, z racji tego, że to jest JSON ma w swojej nazwie, JavaScript. Tak, więc mógłby tutaj nam może opowiedzieć coś. Na pewno go sobie zobaczymy, pokażemy, także będzie słowo wspomnienia, że to jest właśnie ten JSON. Ja sobie tutaj wstrzyknąłem w tym momencie person service, czyli coś, co napisałem przed chwilą. To co? No to pozostaje nam tak naprawdę znowu napisanie kilka nudnych metod. Po kolei metodkę list person. Find all, czyli znowu trochę powtarzamy to, co pisaliśmy w serwisie. Bardzo często w Javie stosuje się właśnie takie elementy, w których kilka warstw dostępu do danych, dzięki czemu możemy te warstwy kontrolować i mieć do nich dostęp w różnych miejscach według potrzeb. Get mapping, czyli tak, find all będzie metodą get. Tutaj myślę, że też w momencie, jak wchodzimy na stronę, to jest standardowo właśnie
używana metoda GET. Jeżeli chcemy coś wysłać na serwer, to jest to POST. Przepraszam, że ci przerwę, tak? Ale czas nas goni i nie wiem, czy nie lepiej by było zostawić na tej metodzie find all, bo prawdopodobnie tylko ja z niej skorzystam. Dobra, nie ma problemu. Wy po webinarze, jak zostawicie na, do siebie informacje, my na pewno podeślemy wam repozytorium z uzupełnionymi tymi metodami. Natomiast jest jakby nie ma problemu. Godzina nam minęła, a też ja bym chciał pokazać tą trochę część aplikacji frontendowej. Kinga, czy się zgodzisz ze mną, czy... Tak jak Maciek mówi, pamiętajcie, żeby do siebie zostawić namiary u nas na landingu, bo wtedy wyślemy wam faktycznie materiały, chłopaki udostępnią kod, prawda, który dzisiaj pokazujecie, także, także jeżeli Krzysiek nie masz nic przeciwko... Nie, ja tak naprawdę chciałem wam pokazać, że za pomocą kilkunastu linijek kodu napisaliśmy prawie całą aplikację. Mhm. I to nie było ten smog backendowy, przysłowiowy, nie jest taki trudny, nie jest taki straszny. Tak, ja tylko pozwoliłem sobie tak przerwać, bo ja wiem, że ja prawdopodobnie skorzystam tylko z jednej tej, z jednej jasne, z tej jasne, tak zresztą rozmawialiśmy, że tak może. Także myślę, że pozostałe metody i tak będą właśnie w tych materiałach. Dokładnie tak. Możemy w tym momencie przerwać to rozwijanie aplikacji backendowej, bo ona już zawiera to, co jest dla nas istotne i w tym momencie możemy się przełączyć do części aplikacji frontendowej. I teraz ja bym chciał pokazać parę rzeczy. Ja tak jak wspominałem wcześniej, będę korzystał, tak jak Krzysztof ze Springa, to ja będę korzystał z Reacta, ponieważ i Java ma swoje frameworki, i JavaScript ma swoje narzędzia, swoje frameworki, swoje biblioteki, które ułatwiają nam właśnie pracę z tym językiem i rozwijanie aplikacji. Także ja wybrałem, postawiłem na React i tak jak mówiłem, po stronie frontendu, po stronie JavaScriptu ten efekt jest dosyć szybko widoczny i zobaczcie, że ja uruchomiłem tą aplikację. Aplikacja jest stworzona z wykorzystaniem Create React App. To jest taka specjalna paczka, specjalne narzędzie, które jedną linią poleceń generuje tak naprawdę nam większość plików, które tutaj widzicie po lewej stronie. Ja tu dodałem parę plików chwilę wcześniej, żebyśmy mieli już pewien punkt wyjścia. I teraz generalnie, jeżeli wchodzimy do świata Reacta, to musimy wiedzieć, że jest to framework, który operuje na komponentach. Komponent to jest taki specjalny byt, specjalny pewien klocek, pewien moduł, który zamyka w ramach funkcji, w ramach klasy pewną logikę naszej aplikacji. I komponent możemy wyobrazić sobie w taki sposób, jak patrzymy na przykład na naszego Facebooka, to komponentem jest jeden komentarz, tak, komponentem jest zdjęcie, komponentem jest coś, co nam się wyświetla i realizuje pewne zadanie, czyli na przykład pokazuje użytkownikowi jakąś informację. I tutaj widzimy w tym miejscu, w tym zaznaczonym miejscu, to jest mój pierwszy komponent. Komponent główny, który będzie zawierał logikę pobierania, czyli kontaktowania się z backendem i pobierania informacji od backendu, a propos naszych kontaktów, a propos naszych kontaktów, których mamy zapisanych w backendzie. I teraz będzie odbywało się to mniej więcej w taki sposób, ponieważ ja tą aplikację będę uruchamiał u siebie, tak? Każdy z was, jeżeli uruchomi tą aplikację później u siebie w domu, no to aplikacja będzie działała, ta część frontendowa będzie działała u nas w przeglądarce. Natomiast serwer, który przygotował backend, który przygotował Krzysztof, no działa gdzieś na serwerze w świecie. My nie do końca wiemy, gdzie to jest, nie musimy tego wiedzieć, po prostu gdzieś to jest wystawione i nasza przeglądarka, czy to na telefonie, czy to na komputerze, tu gdzie jesteśmy, gdzie uruchomiliśmy naszą aplikację, musi się w jakiś sposób skontaktować z backendem i wziąć od tego backendu dane. I jest bardzo fajna metoda, która to zadanie tak naprawdę realizuje. Jest ona wbudowana w przeglądarkę, to jest metoda fetch. Jak sama nazwa wskazuje, metoda fetch spowoduje nam próbę nawiązania połączenia z serwerem, z backendem i wykonanie jakiejś czynności właśnie po stronie backendu. Ponieważ jesteśmy w świecie Reacta, to musimy jeszcze w odpowiednim momencie życia naszej aplikacji, w odpowiednim momencie życia naszego komponentu tą logikę wykonać. Czyli nie możemy tego zrobić w momencie, kiedy aplikacja się dopiero ładuje, jeszcze nie jest do końca skonstruowana, gdzie jeszcze pliki JavaScriptowe się ładują. No musimy poczekać, aż wszystkie te wymagane składowe się załadują, nasz JS się uruchomi, komponenty się
zamontują i dopiero w tym momencie możemy wykorzystać metodę, która zawoła nam bucket. I tak jak powiedziałem, będziemy korzystać z metody fetch. Metoda fetch, bardzo fajna metoda, a do tego, aby pobrać jakieś informacje od backendu, potrzebujemy tak naprawdę na początek tylko jednej rzeczy, adresu naszego serwera, adresu naszego backendu. Pod tym adresem jest uruchomiona aplikacja backendowa Krzysztofa. Ja będę próbował odpytać tą aplikację backendową na endpointie o nazwie person. Endpoint to jest taki specjalna nazwa na pewien byt, właśnie, który występuje po stronie backendowej. Ja to przyrównuję do takiego gniazdka z prądem, który mamy w naszych ścianach w domach, tak? Po prostu podpinamy tam wtyczkę, mamy prąd. To dokładnie tutaj działa to w bardzo podobny sposób, właśnie endpoint, ta wtyczka person. W momencie, kiedy ja odpytam ten adres, backend zwróci mi listę użytkowników. Ja to mam przypisane do zmiennej, także mogę tą zmienną w tym momencie wykorzystać. I ponieważ to chwilę może potrwać, to znaczy, że to nie jest jakby od razu, ja nie dostanę tych informacji od razu, trochę potrwać, ja mówię, to potrwa pewnie 10, 15, 20 milisekund, więc to potrwa bardzo szybko. Natomiast w cyklu życia komputera, w cyklu życia jakby tego czasu, którym posługuje się komputer, to jest całkiem dużo czasu, więc my musimy sobie trochę poczekać na te informacje i dopiero jak one przyjdą, to coś będziemy mogli z nimi zrobić. Ja tutaj właśnie będę wykorzystywał metody then. Ta metoda then wykona mi tą funkcję w momencie, kiedy backend nam coś odpowie. I na początku backend nam odpowie i my będziemy mieli dostęp do jakby szczegółowych informacji tego, co się wydarzyło. Czy się udało zapytanie, czy się nie udało. Jeżeli się udało, no to coś będziemy mogli z tym zrobić. I zakładam, że się uda, mam nadzieję, że to zapytanie się powiecie i się uda. I w tym momencie za pomocą tej metody ja wyłuskam, że tak powiem, wyciągnę to, co mnie najbardziej interesuje, a to, co mnie najbardziej interesuje, to jest właśnie ta lista moich kontaktów. Dlatego ja z tej całej odpowiedzi, z tej odpowiedzi, która zawiera wiele informacji na temat tego, czy się udało, czy się nie udało, jeżeli się nie udało, to dlaczego, dostanę informacje na temat tej naszej listy kontaktów. I na początku ja to po prostu sobie wydrukuję i zrobię console log dat data. Ja to nazwałem data i w tym momencie pod tym console logiem w konsoli w narzędziach deweloperskich powinienem widzieć listę kontaktów, które dostałem od backendu. I teraz sprawdzę, czy to zadziała. I zobaczcie, że mam listę 4 użytkowników, którzy aktualnie są zapisani po stronie backendu. I to jest właśnie w formacie JSON, czyli w formacie JavaScript Object Notation, czyli to jest taki obiekt notacji jakby tutaj JavaScriptowej. Ja dzięki temu, że to jest właśnie JSON, będę mógł w bardzo łatwy sposób, bardzo wygodny do tych konkretnych danych się dostać. I zobaczcie teraz, że ja mam 4 jeżeli mogę tylko, jeżeli mogę tylko wtrącić, tutaj pojawia się nam taka rzecz, jak jakaś umowa pomiędzy programistą backendu a frontendu, za pomocą której my się umawiamy, że wysyłamy dane w jakimś formacie, tak? Raz, że wysyłamy w formacie JSON, a dwa, umawiamy się, że te dane będą miały określone nazwy i określoną strukturę. I to jest tylko taka jeszcze moje wtrącenie do tego, tak? Co tutaj mówisz. To ja jeszcze rozszerzę to wtrącenie. My jeszcze się umówiliśmy też, jak te endpointy, czyli jak te adresy będą się nazywały, tak? To też jest nasza umowa. My się wcześniej po prostu dogadaliśmy, że robimy to w taki sposób, czyli ja zawołam na taki endpoint, ty mi zwrócisz to i to, i to jest dokładnie nasza umowa. W sensie ja tutaj nic nie zgadywałem, Krzysztof jakby też tutaj nic nie myślał, czego ja będę potrzebował, to jest nasza umowa, my się dogadaliśmy na ten sposób komunikacji i my tutaj teraz to ładnie spinamy. I to jest klasyczna sytuacja właśnie w pracy pomiędzy frontendem a backendem. Często, kiedy implementujemy jakąś nową funkcjonalność, siadamy, mówimy, aha, dobra, to frontend zrobi to, backend zrobi to, skomunikują się w taki sposób i to powinno zadziałać. Ale jednocześnie używamy standardów, bo to jest też istotne, używamy standardów, czyli na przykład JSON-a, tak? Czy komunikacji restowej, że
mamy get na pobranie danych, delete na usunięcie i tak dalej, i tak dalej. To są standardy, więc umówiliśmy się na określony standard i na określoną formę tego standardu. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. I zobaczcie, wracając do naszej aplikacji, ja już pobrałem te cztery kontakty, widzę, że zostały one pobrane, więc teraz chciałbym je tutaj wyświetlić. I teraz, ponieważ jesteśmy w podejściu komponentowym projektowania aplikacji webowych, to ten komponent, to jest mój główny komponent, to jest komponent, który jest odpowiedzialny za pobranie danych. I teraz on będzie pomagał w wyświetleniu tych naszych danych. Teraz, co jest moim celem? Moim celem jest to, aby mieć w każdej linijce w taki przyjazny dla użytkownika sposób, czyli chciałbym widzieć Anna Kowalska i jej numer telefonu, ale nie w takiej formie, jak tutaj widzę, że widzę ID, widzę pole name, pole last name, phone number i tak dalej. To jest mało przyjemne, tak? Gdybyśmy mieli tak korzystać z aplikacji webowych z poziomu konsoli, byłoby trochę kiepsko, tak? Dlatego chciałbym teraz sprawić, że tą surową formę przekształcę na formę nieco bardziej przyjazną użytkownikowi. I żeby to zrobić, to ja muszę przeiterować, czyli dla każdego z tego kontaktu muszę wykonać pewną czynność, aby efektem tej czynności było wyświetlenie tu konkretnego kontaktu jako jeden wiersz, następny wiersz i następny. I do tego posłuży mi, skorzystam z drugiego komponentu. Zobaczcie, że tutaj mam drugi komponent, drugi plik, drugi komponent. Bardzo, bardzo często jest tak właśnie w programowaniu z użyciem Reacta, że jeden plik to jest jeden komponent. Ja tutaj, żeby już nie tracić czasu na pisanie, ja ten komponent już zbudowałem, teraz go tylko opowiem. Komponent, który ma jedno zadanie tak naprawdę. Ma wyświetlić imię i nazwisko i ma wyświetlić po drugiej stronie, czyli imię i nazwisko będzie po lewej stronie, a numer telefonu będzie po prawej stronie, czyli ma wyciągnąć z tego naszego obiektu to, co użytkownika teoretycznie interesuje, potencjalnie go najbardziej interesuje, bo ID raczej użytkownika nie interesuje, jego interesuje numer telefonu, i ma to po prostu wyświetlić. I tutaj, jeżeli ktoś z Was pracował w HTML-u, coś ma do czynienia z HTML-em, coś ma do czynienia z JS-em, no to od razu może zobaczyć podobieństwo, że hej, to jest przecież HTML, tak? Ja się tu 100% zgadzam, to jest bardzo podobne do HTML-a, wręcz korzystamy z tej nomenklatury właśnie HTML, czyli div, span, a, bl i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jesteśmy w świecie Reacta, trochę inaczej się to odbywa. My możemy do tego HTML-a jakby wstrzyknąć kawałki JavaScriptu i wykonać to jako takie połączenie. Trochę JS-a, trochę HTML-a, natomiast bardziej w bebechach, czyli w środku tego Reacta jeszcze inaczej się odbywa cała ta, że tak powiem, magia, otoczka, natomiast w to nie będziemy wchodzić. Jeżeli kojarzy Wam się z tym HTML, jak najbardziej to jest dobre skojarzenie, ponieważ te linijki bardzo mocno przypominają HTML-a, natomiast tutaj ja wyskakuję z tego HTML-a i będę wrzucał do tego HTML-a, do tej templatki, kawałki po prostu czegoś, do czego uzyskuję dostęp JavaScript. Także ja ten komponent mam, wrócę do tego mojego głównego komponentu i teraz to, co ja muszę zrobić, to jest po prostu zapisać sobie to, co ja tutaj dostałem, ponieważ ja to mam tylko i wyłącznie dostępne w tej metodzie, więc teraz chciałbym utworzyć pewien stan naszej aplikacji i w Reakcie to się robi po prostu za pomocą pola state i to będzie obiekt. I teraz obiekt state będzie miał takie pole jak phone, book i to będzie na początku pusta tablica. Tak, na początku startowania aplikacji nasz phone book będzie pusty, ponieważ jeszcze nie mamy żadnych danych. I w momencie, kiedy będziemy już mieli dostęp do danych, które pobraliśmy od strony backendu, my sobie ten stan naszej aplikacji zaktualizujemy o to, co dostaliśmy właśnie z backendu, czyli o te dane, które pobraliśmy z backendu. Tu mi chyba brakuje jeszcze nawiasu i teraz powinno być już OK. I w tym momencie, kiedy już nasz komponent wie, że coś zostało pobrane, wie, że może coś już z tym zacząć robić, no to musimy napisać pewną logikę, która spowoduje wyświetlenie każdego naszego kontaktu z osobna kontakt jako osobne, niezależne wiersze.
Ja skorzystam właśnie z tego naszego komponentu kontakt i napiszę to taką nomenklaturą właśnie reaktową, przekażę temu komponentowi odpowiednie dane i zobaczcie, podobnie jak w przypadku Java, dobry edytor kodu, tutaj to nie jest zasługa JavaScriptu, to jest zasługa edytora kodu. Edytor kodu podpowie mi, co ja muszę przekazać temu komponentowi, czyli temu modułowi, temu procesowi, który jest odpowiedzialny za wyświetlenie poszczególnego kontaktu na naszej stronie. Czyli kontakt, kontakt name, potem jest phone number na przykład, phone number, tak, zaraz zobaczę, czy to jeszcze się nazywa phone number. Tak, coś tu się już wyświetla, także za chwilę sobie dojdziemy, jeszcze wezmę kontakt ID i jeszcze, żeby na nas React nie krzyczał. Jeszcze chyba last name musisz wrzucić. Jeszcze last name, tak. Last name, kontakt.last name. I to przekazaliśmy do naszego komponentu i zobaczcie, że w tym momencie ja widzę już te nasze kontakty i zobaczcie, że jak się przyjrzymy, to widać pewne opóźnienie, jakby hello jest widoczne od razu, natomiast te kontakty doładowują się asynchronicznie, to jest takie dosyć mocne stwierdzenie, w sensie bardzo istotne, ponieważ one się doładowują po pewnej chwili, tak? Dla nas to jest mrugnięcie oka, mrugnięcie okiem, dla komputera to jest trochę czasu, dlatego my musimy właśnie zastosować te odpowiednie techniki, które pomagają nam zapanować nad takim asynchronicznym kodem. Ponieważ to, co tak naprawdę się dzieje teraz w przeglądarce pod spodem, to jest to, że w momencie, kiedy użytkownik wchodzi na tą stronę, nasza strona, nasz kod JavaScriptowy, który przed chwilą napisaliśmy właśnie z użyciem metody fetch, powoduje to, że nasza przeglądarka odpytuje po sieci, przez internet, właśnie backend, który przygotował Krzysztof, dostępny pod tym adresem i to połączenie się nawiązuje, my chwilę czekamy na to, aż backend nam odpowie i przez internet leci zwrotka, czyli odpowiedź od strony backendu, właśnie zawierająca te wszystkie informacje, które ma akurat przechowany w tym momencie backend. I tak jak Krzysztof powiedział, my tutaj tak naprawdę powinniśmy jeszcze zrobić możliwość tworzenia kontaktów, możliwość edytowania kontaktu, możliwość usuwania kontaktu, natomiast myślę, że czas nas goni, więc poprzestanę w czasie prezentacji, natomiast w finalnej wersji w repozytorium, które podeślemy wam po webinarze, będziecie mieli też dostęp do możliwości tworzenia, usuwania, także będzie to bardziej spójna aplikacja z tym, co tak naprawdę miała i powinna realizować. Ale myślę, że w tym momencie możemy poprzestać i możemy wrócić do Kingi. Myślę w ogóle, chłopaki, że bardzo fajne rzeczy wspomnieliście, czyli o tej współpracy, żeby o tym pamiętać, że to nie jest tak, że każdy z was coś sobie tworzy w kąciku i tak dalej, tylko cały czas trzeba się ze sobą porozumiewać, chociażby po to, żeby uspójnić właśnie chociażby nazewnictwo, tak? Czy to, co będziecie sobie przekazywali. Zdecydowanie. Dokładnie. Połowa sukcesu to jest właśnie dobra komunikacja, to żebyśmy ja jako programista backendu wiedział, czego oczekuje ode mnie frontend, co Maciek chce osiągnąć, co potrzebuje, jakie dane, co ja mam zrobić w ogóle, bo czasami to nie jest tylko zwykłe wyświetlenie, czasami tam trzeba coś policzyć, zagregować i wyświetlić, wysłać, więc komunikacja w zespole to jest tak naprawdę połowa, jeśli nie większa część sukcesu w ogóle projektu, to, żeby mieć dobrze zdefiniowane wymagania, że tak powiem, czyli określenie to, co my mamy zrobić. Ja tylko jeszcze dodam, że kiedyś było tak, że właśnie programiści byli uznawani bardziej za osoby takie zamknięte, w sensie nie współpracujący z innymi osobami, kiedyś, lata temu. Tak, w piwnicach mieszkający i w ogóle. Tak, w piwnicy tam nie wychodzący i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj się to zmieniło, w sensie my jakby pracujemy w zespołach, tak, i bez współpracy pomiędzy kolegami, koleżankami w zespole, no tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie osiągnąć, tak? Tak jak widzieliście, my musimy współpracować ze sobą, bo jeżeli Krzysztof by mi z jakiegoś powodu nie powiedział, pod jakim endpointem ja mogę dostać te dane, to ja nic nie zrobię, tak? Więc jakby to jest istotne, bardzo, bardzo istotne właśnie ta kooperacja i współpraca pomiędzy tymi dwiema częściami świata programistycznego.
Chłopaki, każdy z was, jak pokazywał swoją część, pracowaliście w edytorach kodu, o których wielokrotnie wspominaliście, że oni wam też, one wam też pomagają, podpowiadają. Czy moglibyście powiedzieć, na czym pracujecie, albo co jest najfajniejsze dla początkujących właśnie, żeby im troszeczkę pomóc w decyzji, w wyborze? I wiem, że używa IntelliJ, to jest bardzo fajne narzędzie, natomiast jest ono w tej wersji, której ja używam i chyba wydaje mi się, że Krzysztof też, i ono jest płatne. Natomiast IntelliJ do Java jest, ma wersję community, to jest darmowe, natomiast wersja community nie wspiera JavaScriptu, więc tam nie ma tego całego podkładania składni i tak dalej, co jest bardzo istotne w JavaScriptie, bardzo to pomaga. Natomiast do JavaScriptu, ale też do innych języków też bardzo fajnie jest Visual Studio Code. Ono jest darmowe, także ono też ma bardzo dużo dodatków. Także albo IntelliJ, albo Visual Studio Code. To są ja dwa jeszcze takie... bym powiedział Sublime albo Atom. To są też takie bardzo lekkie edytory tekstu. One też tam trochę potrafią podpowiedzieć. To nie są wielkie kombajny, tak? Bo IntelliJ, z którego ja korzystam, i Maciek, to jest wielki kombajn. On potrafi obsłużyć Java, JavaScripta, PHP, Kotlina, Pythona, wszystkie po prostu, jakie tylko wymyślicie sobie języki, IntelliJ to umie, tak? Ma wersję darmową, nieco okrojoną, ma wersję płatną, która umie wszystko, ale czasami do zwykłego, nie wiem, zedytowania prostego dokumentu konfiguracyjnego, na przykład no, jakiegoś YAMLa, cokolwiek, to czasami no, nie potrzebujemy wielkiego kombajnu. Tak samo do napisania jakichś prostych rzeczy, czasami wystarczy prostszy edytor. Natomiast w pracy takiej komercyjnej, no to już no, niestety albo stety płatne rozwiązania typu IntelliJ no, są po prostu najlepsze. Najlepsze. A jak jest, chłopaki, z językiem? Tutaj nawet padło pytanie przy zapisach, czy warto uczyć się kodować po angielsku już od początku? Tutaj, że z wizją pracy zdalnej za granicą, ale czy jak to jest? To jest tak, jak powiedziałem, w trakcie kodowania. Właściwie zawsze piszemy po angielsku, tak? Nie ma czegoś takiego, że piszemy kod po polsku. To no nie, po prostu nie. Pisanie kodu to jest największa część, natomiast wszystkie dokumentacje, czytanie kodu angielski, Stack Overflow angielski, wszystkie jakby dostępne materiały tak naprawdę są po angielsku, większość, także tak i jeszcze raz tak. Zwłaszcza, że nigdy nie wiemy, gdzie ten nasz kod wyląduje. Tak? Może się okazać, że ten kod, który pisaliśmy, nagle wyląduje faktycznie u programisty, który będzie anglojęzyczny, no i on z tego nic nie będzie rozumiał, jeśli zobaczy zmienną osoba zamiast person. Ja mogę taką anegdotę jedynie powiedzieć, że miałem kiedyś ładnych kilka lat temu przyjemność uczestniczyć w projekcie, gdzie jednym z programistów był Chińczyk. Problemem było to, że on pisał zmienne po angielsku, wszystko fajnie, natomiast komentarze pisał po chińsku. To było coś koszmarnego, widzieć szlaczki tej jego po prostu w komentarzach kodu. No to wyobraźcie sobie nagle, że właśnie zobaczycie kod taki, no to jest nieakceptowalne. No tak. Słuchajcie, podczas gdy kodowaliście, wywiązała się na czacie na Facebooku mini dyskusja, którą rozpoczął Kamil. Pytał, jak wspominacie studia, po czym Marcin zaznaczył, że wiedza i talent to nie są wcale równe studiom. Co wy o tym sądzicie? Czy warto iść na studia informatyczne, czy właśnie może niekoniecznie? Jakie jest wasze zdanie w temacie? Znaczy, można być doskonałym, można być inżynierem z niesamowitym papierem, ale można nie umieć programować. A można umieć programować, nie będąc inżynierem. To tak mówiąc w skrócie. Czyli wykształcenie wcale nie mówi o tym, że jesteśmy fachowcami w danej dziedzinie. Zwłaszcza programowanie. Maciek. Czy chcesz coś dopowiedzieć? Chyba się zawiesi. Jestem, ja was słyszę. Ja tylko dodam, że ja dobrze wspominam studia, w sensie z tej perspektywy. Studia akurat zawierały dużo rzeczy, które nie były mi stricte potrzebne tu i teraz. Jakby nie korzystam na co dzień z tych rzeczy, których się nauczyłem na studiach. Natomiast nauczyłem się tam rzeczy, do których nigdy w życiu nie zajrzałbym, gdyby właśnie nie studia. Nie mówię, że wszystko jest 100% potrzebne, bo nie, uważam, że studia za mało mają współczesnych jakby technologii, współczesnych technik programowania,
I to jest jakby ten minus i to musi programista czy student nadrabiać samemu w swoim czasie, to jest jakby obowiązkowo. Jakby papier nie daje tak naprawdę przepustki do świata programowania i do pracy. Natomiast studia mają to do siebie, że trochę podkładają pod nogi takie problemy, które trzeba rozwiązać i trzeba się ich w jakiś sposób nauczyć i po prostu potem się albo z tego korzysta, albo nie, ale nigdy nie wiadomo, kiedy to się przyda. Także jakaś algorytmika. To są rzeczy, które na przykład programiści JavaScriptowi rzadko kiedy do tego zaglądają, a jednak na studiach są. Architektura komputerów jeszcze bardziej. W dzisiejszych czasach architektura komputerów, assembler, mało kto, że tak powiem, cokolwiek tam zrobił, jednak na studiach to było. Także studia dają trochę szeroki ogląd na wszystko, trochę przedawniony w momentach moim zdaniem, no natomiast jakby wydaje mi się, że nadal jakby jest sens i z tej perspektywy z dzisiaj, kilka lat po studiach, uważam, że to był fajny czas. Natomiast pewnie gdybyście mnie zapytali w momencie, kiedy studiowałem, to bym powiedział zupełnie coś innego i bym powiedział, że to i to i to wszystko jest bez sensu, tak? A z tej perspektywy widzę, że parę rzeczy mi się przydało po prostu w czasie pracy, gdzie w życiu bym tego nie powiedział, że to się przyda. Jeszcze bym tylko dopowiedział, że studia potrafią też zaszufladkować pewne rzeczy, tak? Usystematyzować pewną wiedzę, którą w momencie, jeżeli jesteśmy samoukami na przykład programistycznymi, to bardzo fajnie, umiemy programować, ale w momencie, jak wtedy pójdziemy na studia, to tak naprawdę uda nam się tą wiedzę w jakiś sposób w pewne ramy włożyć, dzięki czemu będzie ona pełniejsza. To może przejdźmy teraz płynnie do naszych kursów, no bo tutaj chłopaki są trenerami na kursach w InfoShare Akademii. Jest to, można powiedzieć, alternatywa dla studiów albo jakaś opcja dla osób, które studia mają już za sobą w kierunku, który im nie do końca odpowiadał. Tutaj nawet było pytanie od Pawła, czy będą szczegóły kursów z front-end, back-end. Ja, słuchajcie, chłopaki, udostępnię taki slajdzik pomocniczy. Jakbyście powiedzieli, jakby na czym polega wasza rola w InfoShare Akademii i czego właściwie tych ludzi tam uczycie, bo jak wiemy, spod naszych skrzydeł też programiści wychodzą, mimo że studiów nie skończyli kierunkowych. Krzysztof? Okej. Generalnie ja zajmuję się trenowaniem naszych kursantów w Javie. Męczę ich programowaniem obiektowym, programowaniem funkcyjnym, programowaniem właśnie w Springu, programowaniem trochę w Javie Enterprise, podstawami podstaw. Więc w momencie, jeśli się zapiszecie do nas na kurs, to jest szansa, że spotkamy się czy to na sali, czy też online na kursie. My tak naprawdę stawiamy bardzo mocno, tak jak tutaj jest fajnie napisane, 75% warsztaty, 25% projekt, czyli staramy się warsztatowo podchodzić do spraw, pokazywać rzeczy ważne, istotne z punktu widzenia danego języka, danej technologii i pokazać wam, jak wejść w to środowisko, bo to nie ukrywam, na początku to nie jest lekko poznać te wszystkie hasła, te wszystkie technologie i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast staramy się, żeby to było dla was jak najbardziej przystępne. Ja też dodam, że poza samą nauką programowania właśnie w taki sposób warsztatowy, czyli nie taki jak ja pamiętam właśnie z czasów studiów, że jest wykład trwa 2,5 godziny, po 15 minut tak jakby już nikt nie uważa, bo wykład ma trwać 2,5 godziny i już każdemu się znudziło. Jakby my preferujemy taki sposób nauki, pracy tak naprawdę, że mamy jakiś temat i ten temat trochę pokazujemy, trochę od razu ćwiczymy, tak? Jakby od razu, na żywo jest weryfikacja tego, jak to działa, co działa, czy nie działa, jakieś problemy, rozwiązywanie tych problemów. I to jest jakby taka właśnie forma warsztatowa, że wszyscy robimy razem, a nie, że jest jakby wykładowca i grupa jakichś studentów, czy grupa ćwiczeniowa, tak? Jakby jesteśmy razem na sali właśnie, czy to zdalnie, czy to fizycznie. Jak razem sobie decydujemy, gdzie tak naprawdę idziemy, co poznajemy, jak szybko poznajemy i co nas tak naprawdę najmocniej jakby boli, że tak powiem, czego nie rozumiemy, więc to wszystko jest takie dostosowane dosyć mocno do grupy i do tego, gdzie, jakim tempem chcemy być. Jeszcze tutaj dodam, że jest taki też punkt, że między innymi praca w zespołach. To jest bardzo istotna właśnie kwestia, że my tak naprawdę w InfoShare Akademii od razu tworzymy grupy osób,
które pracują razem. I ta grupa, każda z grup jest odpowiedzialna za swoją aplikację, czyli od razu mamy też naukę współpracy z osobami, na które czasami nie mamy wpływu w pracy, z kim współpracujemy, a musimy się w jakiś sposób dogadać, musimy się porozumieć. Czasem inna osoba ma inną wizję tego, jak nasza aplikacja powinna wyglądać, także tutaj klasyczne problemy, że tak powiem, współpracy pomiędzy osobami, jakby też można od razu się tym pobawić. Schematem i procesem budowania, rozwijania oprogramowania, czyli system kontroli wersji, właśnie definiowanie wymagań, śledzenie postępów w naszej aplikacji, projektowanie naszej aplikacji. Także poza samym programowaniem, poza samym pisaniem kodu jest też cała otoczka projektowania aplikacji i finalnie w końcu potem jest aplikacja gotowa, z której można korzystać. No i dodatkowo mamy jeszcze właśnie Scruma, Kanbana, czyli te wszystkie takie elementy związane ze zwinnym wytwarzaniem oprogramowania, które jest teraz tak naprawdę no, mega popularne we wszystkich firmach IT, więc od razu też wiecie jak to działa, wiecie, znacie warsztat programisty tak naprawdę od podszewki. Super. Ja od siebie też dodam, o czym chłopaki nie wspomnieli, że oni są trenerami u nas na kursie. To znaczy, że nie tylko was uczą i pomagają, ale też są dla was dostępni potem. A często jest tak, że coś robimy, się w jakimś miejscu zawieszamy, z tym jest najwięcej problemów, a do chłopaków można się zwrócić i oni podpowiedzą, jak z tego wyjść szybko, co też jest fajne, bo tak to się można samemu łatwo zniechęcić. Ja jeszcze tak będąc i pokazując wam produkt placement, chciałabym was gorąco po prostu zachęcić do zapisu na nasze kursy. Nie wiem, czy wiecie, ale InfoShare Academy ma teraz 5. urodziny, dlatego mamy dla was super, hiper duże rabaty na nasze kursy. Tak się fajnie złożyło, że zarówno kurs Java, jak i frontendu startują w tym samym dniu, 26 września, są to kursy weekendowe, czyli spotykamy się w soboty i niedzielę. Chłopaków będzie można spotkać na tym kursie, ale będzie też wielu innych trenerów, także będziecie mogli się nauczyć bardzo wielu nowych rzeczy. Jeżeli macie ochotę, jeżeli oglądacie ten webinar, dajcie nam znać przy zapisach na kurs, że oglądaliście, żeby takie duże rabaty od nas otrzymać. I jeszcze będąc przy temacie urodzin, to zachęcam was do zaglądania na naszego Facebooka, bo mamy też różne konkursy z nagrodami. Można między innymi wygrać wejściówki na InfoShare teraz w konkursie, także myślę, że warto do nas zaglądać i brać udział. Chłopaki, ja widzę, że żadnych nowych komentarzy już nie mamy, więc mam wrażenie, że po prostu wyczerpaliśmy temat. Mamy nadzieję, ja z mojej strony mam nadzieję, że dla was, drodzy widzowie, nasz webinar był ciekawy. Jeżeli tak, mam mega gorącą prośbę, dajcie nam znać w komentarzach, dajcie nam znać, oceniając nas na Google, na Fejsie, że to, co robimy, po prostu jest fajne, żebyśmy mogli więcej takich webinarów jak ten dla was szykować. Chłopaki, ja z mojej strony bardzo wam dziękuję za poświęcony czas, za to, że odpowiedzieliście na pytania, za to, że pokazaliście troszeczkę od środka, jak wygląda wasza praca. I cóż, trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Cześć.